Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, odcinek Tyranii. Okej, dobra. Pierwsze, jak w poprzednim w komentarzach pod poprzednim odcinkiem zauważyli Zigzag 222 oraz Mugox, była opcja tutaj chyba do nauczenia. Zobaczmy jeszcze raz. Porozmawiajmy o Twojej magii. Nie. Nie. Gdzieś tu była. Okej, dobra. O, jest. Czy możesz mnie nauczyć tego, co sama wiesz? Kiedy darowałeś mi życie, powiedziałeś, że będę... Powiedziałam, że będę cię szkolić. Niech więc tak będzie. Em wzdycha głęboko, ale a jej oczy przez dłuższą chwilę wbite są w ziemię. Zacznijmy od początku. To jest sigil ukrytej Jadeit, archontu wpływów. Patrz uważnie. Ebu nosi do góry prawą rękę, zaciskając pięści, wykonując gest palcami. Szybkim ruchem nadgarstwa kreśli wzór powietrza, jej palce jarzą się pomarańczowym światłem, pozostawiając ze sobą świecące ślady. Okej. Okay. Cmentarny blask? Okej. Okay. Przez kilka godzin naśladujesz gesty Eb, przyswajając jej opowieści o życiu, czasach mocy i archont. W końcu nadchodzi moment zrozumienia. Już nie powtarzasz bezmyślnie jej ruchów, tylko świadomie czerpiesz z mocy archontów. Poprosiłabym cię, abyś rozsądnie korzystał z tej wiedzy, ale w zasadzie sama tego nie robię. A teraz, jeśli pozwolisz, mam dosyć tej rozmowy. Może innym razem. Świetnie. I tak również nie chcemy z tobą gadać. Dobra, staćmy z sigil Terratusa. Przywołaj kontroluj światło grobu Terratusa. Zimnego księżyca. Okej, dobra. Mogliśmy to również na początku wziąć, ale... Ale wiecie co, zobaczmy, co ona nam tu daje. Zogniskowanie. Paraliż przez 5-8 sekund. Parowanie i unik zmniejszony 30, ruch niemożliwy. Odebranie zdrowia 23. Okej. Okay. Co jest na odległe uderzenie? Odebranie zdrowia oraz połowa zwrócone jako zdrowie. Okej. Okay. Oraz na cienistym blasku mamy... Cel sprzymierzeń, pancerz plus 4, obrona magiczna plus 10%. Serio? No, okej, okay, w sumie pancerz plus 4 to sporo. Ale musimy coś wywalić. Wiecie co, na razie zostawię może uzdrawiające ogniki, ale chyba prędzej czy później je wywalę, ponieważ... rzadko chyba w walce potrzebujemy więcej niż jednego leczenia. Poza tym, tak jak Mugox stwierdził, Możemy nauczyć leczenia, powiedzmy, Barika oraz zwrotkę. Nie będzie to najlepsze wykorzystanie ich czasu, ale będzie takie zapasowe leczenie. Dobra. Zogniskowania. Gana wiedza 15, więc możemy jeszcze zwiększyć za efekt. Okej. Okay. To możemy dać zwrotce, a sigil sił 1 możemy dać Barikowi. To będzie nasze zapasowe leczenie, w razie czego. No i dobra, na razie tak zostawimy, ale tak jak mówiłem, prędzej czy później pewnie wywalę to i wezmę coś bardziej ciekawego. Okej, dobra. To chcę jeszcze porozmawiać z mistrzem kowalstwa? Nie. Chcę zajrzeć do wieży. Chcemy nająć kupiec sprzedający, nie. Chcemy mieć produkcję tutaj spiżu i żelaza. Więc mamy już chyba tego gościa, albo nie do końca. O, tutaj. Mamy gościa, który wytwarza sztabki żelaza. Okej, okay. Również chcemy tego gościa. Dobra. Jest mały problem, mamy troszkę mało gotówki. Więc... czy możemy z kimś pohandlować? Okej. Okay. Ach, zarządca Janusz Tracz, czy mogę zwracać się do ciebie używając tylko twojego dawnego tytułu? Jak dotąd nikt nie zarządzał Rostajmi Letiany równie dobrze jak ty. O ile wiem, ta godność już zawsze będzie twoja. Jeśli mogę, chciałbym zadać ci pytanie. Pytaj śmiało. Co jest prawdziwym źródłem potęgi hegemona?
Czy to jest magia edyktów, archoncie, może lojalni poddani i praca, którą wykonują? Okej. Z tego, co do tej pory wiemy, to raczej chodzi o o poddanych, ponieważ strach i miłość daje nadzwyczajne moce. Uważam, że źródłem mocy hegemona są zamieszkający ten świat zwykli ludzie. To oddanie ich wszystkich potwierdza władzę hegemona. Tak, potęgę często mierzy się postrzegając tejże potęgi przez innych. Ach, wybacz mi moje filozofanie, co mogę dla ciebie zrobić? Co możesz dla mnie wykonać? Nic. A ty? Też nic. Okej, to będziemy musieli zajść do rozstajów Letiany i tam coś posprzedawać. Tak, ponieważ dzisiaj troszkę jeszcze więcej rzeczy musimy zrobić. Takich bardziej porządkowych. Dobra, a właśnie, Janusz Tracz, jaką ty masz kontrolę Uwiądu? Całkiem sporą. To również bazuje na sile i... znaczy na zmyślności i na stanowczości. Więc ma prawie tak dobrą jak ognia oraz zimna. No nie tak dobrą, ale na pewno dużo lepszą niż kamienie i tak dalej. Okej, więc zdecydowanie będę chciał mu wstawić jakieś zaklęcie z kontroli Uwiądu. Ale to później. Dobra, teraz udajmy się do rozstajów Letiany. Nie masz, są tam dwie rzeczy, które chcę dokończyć. O tak, już zapomniałem jak długo potrafią się ładować. Okej, dostaliśmy nowy list. Przeczytajmy od razu. Te listy zazwyczaj są ciekawe. W sprawie wiesz. Archoncie Janusz Tracz. O, podoba mi się ten tytuł. Pozwalam sobie zwrócić do ciebie tym tytułem, nim stanie się to modne. A szczycę się tym, że zawsze wyprzedzam aktualne mody. Chyba wszyscy zastanawiamy się, dlaczego Kyros jednych miażdży, a innych pozwala żyć w spokoju. Decyzje hegemona sprawiają wrażenie arbitralnych, ale jeśli czegokolwiek nauczyłam się przez te wszystkie lata, to tego, że tak właśnie ma być. Kyros celowo odgradza się od świata dla własnego bezpieczeństwa, ale również dlaczego, że jeśli się zmusza do posłuszeństwa najpotężniejszej istoty w Teratusie, to później należy dbać o to, żeby nie poczuły się zbyt pewnie. Najbardziej oczywista odpowiedź brzmi: Kyros wie dokładnie, co robisz. Zapewne pochwala twoje działania i prawdopodobnie manipuluje wydarzeniami w taki sposób, byś działając na własną korzyść przy okazji realizował interesy hegemona. Musisz pamiętać o pewnym istotnym szczególe. Gdy te rasy znalazły się w ręku hegemona na Terratusie, nie została już ani 5 ziemi do podbicia. Nie znalazło się ani 5 ziemi do podbicia. Co wszyscy ci wielcy generałowie mieliby robić w czasie pokoju? Głosy Nerata nadaje się na pana szpiegów, ale po co trzymać przy życiu takie monstrum, gdy jego potworne zdolności przestaną być potrzebne? Uważam, że w interesie hegemona jest, by wojna w terasach była długa, ciężka i pochłonęła życie jak największej liczby archontów. W terasach jest zbyt mało zwierzyny, by nasycić głód wszystkich wilków. Hegemon nakazał wszystkim zdobycie sali wyniesienia pod karą śmierci. Wynika z tego, że śmierć wszystkich obecnych musiała być brana pod uwagę, czy nie? Gdybym miała zgadywać, powiedziałabym, że cieszy się cichym wsparciem hegemona. Bleden Mark mógłby cię bowiem znaleźć i zasztyletować w każdej chwili. Mythois. Okej. To zapytajmy o zabójstwa Bledena Marka. Droga Mythois, jestem ci niezmiernie wdzięczny za twoją mądrość w tej materii. Wspomniałaś o Bledenie Marku i jego zabójstwach. W trakcie mojego szkolenia stanowicielka Kalio wspomniała, że zadanie Bledena Marka polega głównie na tym, by ucinać głowę zagrożeniom, zanim staną się poważnymi problemami. Czy możesz potwierdzić, że tak jest w istocie?
Nie potrzeby tej rozmowy. Nie, na potrzeby tej rozmowy przyjmijmy, że ja jestem archontem czegoś. Czy to tylko kwestia czasu, nim Bledenmark zostanie wysłany po moją głowę? Czy powinienem teraz wykonać jakiś spektakularny gest lojalności wobec sądu, aby uciszyć jego podejrzenia? Janusz Tracz. Okej? No to zobaczymy. A właśnie, czy to nam coś zwiększyło? Tak jakby po wysłaniu listu chyba widziałem, jakby troszkę się przechyliło. Okej, dobra. Nieważne. Przyglądajmy jeszcze raz tutaj kupców, ponieważ sporo z nich ma różne akcenty. Bądź sigile. Sigile raczej nie, ale akcenty, które mogą się przydać. Przy okazji mamy sami sporo gotówki. Czym przydałoby nam się trochę gotówki. Dobra. Wiecie co, te rzeczy również żółte możemy pewnie raczej posprzedawać. Zobaczmy, jakieś pancerze. Posprzedaję na pewno kopie, jakie mamy. Na przykład to. To. Żeby troszkę gotówki dorobić, ponieważ nam się przyda za chwilę. Szaty uczonego. Ne. Albo nie zostawmy, bo tylko to są dla Latriego. Okej. Okay. Coś jeszcze... Krawasze hordy. Dobra. I tutaj... Powiedzmy to... Żelazny miecz. Tak, ten jest lepszy. Tak, i na razie tyle. Nie chcę się to zbytnio bardzo przeglądać tego. Okej. Okay. I zobaczmy, czy coś jeszcze możemy znaleźć ciekawego. Kupiec. Nie. Przybywasz po zaopatrzenie? Tak, pokaż mi swoje towary. Właśnie on miał jakieś ciekawe rzeczy. Mądrość, obrona woli plus 10. Odbicie wrogich zaklęć przeciwnikowi plus 20%. Dobra. Sigil ognia. Sigil unieruchomienia. Ten dwój zawiera magiczny akcent, który dodaje do zaklęcia siły lub powiądu przypadłości nieruchomienie. Okej, sigil iluzji to już mamy, sigil krwotoku. Akcent, który dodaje do zaklęcia przypadłość krwotoku. W sumie czemu by nie? To również brzmi ciekawie. Mamy wystarczająco kasy, więc kupmy oba. Dobra. I od razu je zapamiętajmy. I'd have it no other way. Ten krwotoku chyba tak, gdziekolwiek można wsadzić. Zaklęć dziedziny siły i uwiądu. Tutaj. Nie do każdego. Czyli moglibyśmy do ognia przywalić krwotok? Tak. Przypadłość krwotok przez 14,5 sekundy. Co to robi? Zadaje rozłożone w czasie obrażenia bazowe. No tak, ale szkoda, że nie pisze ile. A dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj, bo parę handlarek. Pokaż mi swoje towary. Tylko przepustka wojownika. Atletyka plus 10. Ne. Dobra. Chcielibyśmy po pierwsze udać się tutaj, do Sanktuarium Siriny. Ponieważ zapomniałem kompletnie wejść do tej lokacji. Sirina to jest archont śpiewu, którym kompletnie zapomnieliśmy od czasu podboju. Więc myślę, że pora się nią zainteresować.
Widzisz młodą kobietę otoczoną przez wieśniaków. Przemawia ona do nich miękkim, melodyjnym głosem, hipnotyzując ich płynnymi ruchami dłoni. Nosi ozdobne nakrycie głowy z wielkim czerwonym klejnotem na czole, który błyska, gdy kobieta mówi. Ciężko powiedzieć, czy to tylko gra światła, czy osadzony w nim klejnot faktycznie świeci. Kobieta jest całkowicie pochłonięta przemową i zdaje się nie być świadoma twojej obecności. Miał kilka chwil, nim uświadamiasz sobie, że już ją gdzieś widziałeś, w obozie szkarłatnego chóru w studni Wendriena. Nagle otwiera oczy i rzuca spojrzenie ponad głowami zgromadzonych. A właśnie ona jest szkarłatnego chóru. No nie mam żadnej lojalności z nią. Okej, fajnie. Oh, look. Father has returned. Have I gotten out of line? Have you come to punish me? Am I a bad girl? Or do you just want to use my power? Jej twarz przyjmuje wymuszony, poważny wyraz. W miarę gdy kobieta mówi, zrywa się lekki wiatr, który zaczyna buszować pośród drzew. Jest jednocześnie uspokajający i niepokojący. Dziewczyna uśmiecha się. Do you remember me, Fatebinder? Now don't disappoint me. We worked together at the Vellum Citadel. You used my voice to subdue those naughty sages who tried to escape. Gdy mówi, delikatny podmuch jej włosów przybiera na sile. No tak. Była akcja z nią podczas podboju. Robi krok naprzód. Tłum przed tobą, przed nią rozstępuje się. Zgromadzeni patrzą na ciebie z wrogością. Niektórzy stają między tobą i dziewczyną, która spogląda na nich i przewraca oczami. Gdy to robi, odgłos nadchodzącej burzy ustaje. Myślicie, że on chce mnie zranić? Dziewczyna ponownie spogląda na ciebie i pochyla się do przodu, jakby chciała zdradzić ci sekret. No, czekaj, czekajcie, muszę to trochę wyciszyć. Okej. Zdaje się, że dziś każdy może zostać strażnikiem. Powaga! Ci tutaj nie dorastają do pięt zgardzonym, których mi przydzieliłaś. Szkoda, że zginęli w taki sposób. O co to chodziło? Że są wrażenia, pensirna zniewolać momentów, którzy wyglądali się z twierdzy, kiedy magowie zaczęli głosić zakazaną wiedzę pośród żołnierzy Hegemona Kara i żołnierzy zgardzonych za zabicie medyków i rozkazałaś kilku członkom Legionu zapewnić Archont pieśni osobistą ochronę. Okej. Cóż, życie w służbie Hegemona pełne jest niebezpieczeństw. A przynajmniej dla zdecydowanej większości. Ja potrafię o siebie zadbać. No, raczej nie, Sirina, raczej nie. If some people want to worship me, is that really such a bad thing? Is Cairo so insecure to worry about a little competition? Look at me. Do you think I seem dangerous? What harm can a 15-year-old girl cause? I'm only a child! Przestaje się uśmiechać i wbija wzrok w ziemię. Jej dłoń wędruje do hełmu. Kciuk wodzi po krawędzi konstrukcji obramowującej podbródek. Kobieta unosi wzrok. Spojrzenie ma znów harde. I'd say it's annoying, but don't you think it's kind of flattering to have everyone wanting me so desperately? Kairos, the voices of Narat, Tunon, you? Co sugerujesz? Never mind. I'm just feeling a little paranoid. Past guardians have shown themselves to be a little more interested in me than entirely necessary. But now to a more important matter. There is something you can do to assist me. O, serio? Jej usta otwierają się w kształt perfekcyjnego okręgu, a wydobywający się z nich dźwięk zachwyca i wprawia cię w trans. Gwar z sali stopniowo cichnie, aż w końcu jedynym dźwiękiem we wszechświecie jest jej głos. Kątem oka widzisz zwrotkę, która zakrywa uszy dłońmi i odwraca twarz od Siriny. Remove my helmet. Co ty próbujesz mi zrobić? Really? Nothing at all? What a disappointment. Not to mention a colossal waste of effort on my part. Probably spreading myself too thin, trying to keep them all under my thrall. Kobieta wskazuje na otaczający ją tłum. I hoped you would assist me in a delicate matter, but it appears you're no use to me at all. Czy można ci tylko pomóc, będąc pod twoim urokiem? Keeping up the act can be a bit tiring at times. I've been the songbird for so long, I've forgotten how to be anything else. Przestań zaszantażować mnie emocjonalnie, natychmiast idziesz ze mną, żebym mógł mieć na ciebie oko. Nie, bądźmy mili. Być może zdołam ci pomóc, chodź ze mną, komuś dysponującemu taką mocą przydałoby się przewodnictwo. Why on earth would you want that? I can't imagine you're doing it out of the goodness of your heart.
Oh. Tunon must have had a hand in this. Or Narat. Maybe I'd rather stay here, where people won't insist on ordering me around all the time. Although, you did activate one of the spires, so your power is something I could learn from, and you are right. It's certainly not going to make any significant advances staying here with a bunch of nobodies worshipping me. No, bravo. Sprytna dziewczyna. Watching you in action could give me the edge I need to unlock a spire of my own. Fine. I will allow you the glorious gift of my presence in your party. Ale irytująca jest. Czekaj, chodź ze mną, Sorino. Well then, let's go. If you're gonna teach me the wonders of the world, it's not gonna happen here. Tak. Nie weźmiemy jej niestety, ponieważ nie potrzebuję. Moja obecna drużyna jest... Okej. Okay. Okej, okay, pieśni Seriny. Po rozpoczęciu walki Serina zacznie śpiewać jedną ze swoich pieśni. Każda z nich składa się ze zwrotek przynoszących różne skutki. Po zakończeniu zwrotki działanie będzie trwać, nadając się na efekty następnej. Pieśni śpiewane przez Serina można zmieniać w interfejsie pieśni. Okej, okay. Czyli działa dokładnie tak samo jak pieśniarz z Pilarsów. Więc tu nie trzeba dużo tłumaczyć. I co tu jeszcze mam? Lepszenie kuźnia. Bla. Dobra. Mam jeszcze jedną sprawę tutaj do załatwienia. No i dobra, teraz pójdziemy do wieży, ponieważ odkryłem rzecz, która powinna nas zainteresować teraz. Tak, tylko trzeba pójść naokoło. Przy okazji tutaj chyba była jeszcze jedna handlarka, albo handlarz, z którym możemy pogadać, co? Tak, ten gość. Co się ma ciekawego? Zwój sigil wulkanicznego oręża. Ten zwój zawiera magiczny akcent, który powoduje, że zaklęcie namacalnej siły sprawdzone płonące uderzenia, które zadają obrażenia przeciwnikom stojącym w linii. Co? No okej, okay, nie jest drogi, to weźmy. Co tu jeszcze jest? Parowanie plus 10. Meh. Dobra. Zobaczmy, gdzie to jest. Tutaj. Okej, ale do czego to możemy dorzucić? Nie wiem, do kuli ognia? Chwila, krwotok. Nie. Siły? Gdzie to było? O, okej, sigil z siły. Tutaj jest. Nie. Chwila. Jeszcze raz. Czego szukaliśmy? Sigil wulkanicznego oręża. Okej, ale nie piszę, które... Które rdzenia mogą z tego korzystać? Siła? Nie. Też nie. Coś takiego? Nie. Może będzie jakiś opis? Nie. Dobra. Nieważne w takim razie. Idźmy do wieży. I od razu, co chcemy zrobić, to udać się do sali runicznej. Ponieważ nic tutaj więcej póki co nie da się zrobić.
Wyjątkiem jest sala runiczna. Ponieważ jak spojrzymy na zapiski sigil. Co to jest? Niekompletny, tak. Niekompletny odrys. Wieża Zmierzchu. Tak, jesteśmy teraz w Wieży Zmierzchu, tak? Racja? No, chyba tak. Na razie mamy ten niekompletny odrys, ale on jest już całkiem kompletny. Widzimy cały zarys symbolu, jaki tu jest. Więc wystarczy, że teraz to odwzorujemy i nie musimy nawet znajdować trzeciej części, żeby aktywować tą wieżę. Dobra, czyli takie X i dookoła kółko. No to dobra. Bierzemy się do roboty. Ciach, ciach. Dobra, jest tutaj. Tutaj. Okej. I jeszcze to koło. No i świetnie. No dobra, długo z tym czekałem, mogłem to zrobić od razu. Nie wiedziałem, że... Ten odrys jest już kompletny. Dobra, no to bierzemy się za wieżę. Na znowu wyglądające światło wieży wstrzeliwuje ku niebu łukiem, kierując się w stronę horyzontu i studni Wendriena. Przestajesz czuć gród pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Wieża Zmierzchu w rozstajach Letiany wydaje się ginać pod ciężarem swojego wieku, zupełnie jakby jej główną podporą gdzieś wewnątrz podawała się upływowi stuleci i chciała się rozsypać. Czujesz przepływ energii, która tworzy połączenie ze studnią Wendriena i wzmacnia kamienie, na których stoisz. Wyczuwalna wcześniej kruchość wieży znika, a zastępowana przez solidną wytrzymałość, która może przetrzymywać tę wieżę przez tysiące lat. I przekaż mi, skąd piszesz, oraz jak się z tobą skontaktować, a wyślę ci żelazne pierścienie za fatygę. Podpisuję zamaszyście i rzuca pergamin wiatr. W mieniu oka silny prąd powietrza niesie pergamin na wschód. Przyszedł mi do głowy pomysł na list w butelce, ale bez butelki. Może zadziała? I to zakład, że gdybym rzuciła stąd sztyletem, przyciąłabym człowieka na ziemi na pół. W mordę, ale bym chciała spróbować. I tak z wysoka nad stare mury wyglądają śmiesznie małe. Ten widok nie jest przeznaczony dla takich jak my. Marek powoli kręci głową. Okej, dobra. Mamy kolejną wieżę. Więc zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, zrobimy sobie księżnicę tutaj. Zbuduj. Tak. No i świetnie, dobra. Zaktualizowaliśmy misję Centrum Władzy. Księżnica ukończona, dobra. Centrum Władzy. Musimy jeszcze znaleźć drogę do Wieży Świtania i Wieży Jutrzenki. Oba są w Kamiennym Morzu. Jak tam się wybierzemy niedługo, to załatwimy sprawę. Okej, dobra. Zbieramy najpierw rzeczy, które się tutaj znajdują. Więcej zwojów. Przydadzą nam się. Na brzegu dużej rzeki mieści się niewielka osada. Tak. Widoki są bardzo ładne. Sama wieża również jest ogromna. No i dobra. To tyle w tym odcinku. W następnym stracimy sobie parę badań wieży
I chyba udamy się już do Morza Kamienia, ponieważ póki co chyba już nie mamy nic więcej z organizacyjnych rzeczy do robienia. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!